W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, wspominamy i oddajemy hołd walczącym o naszą wolność i sięgamy do skarbnicy dokonań naszych bohaterskich przodków. W kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i jej obrońców. Szanowni Państwo, znajdujemy się pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy batalionów chłopskich. Była to konspiracyjna organizacja zbrojna Polskiego Ruchu Ludowego, licząca około 170 tysięcy osób. Działania w czasie II wojny światowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa, czyli m.in. na naszym terenie, czyli dystrykcie lubelskim i w Wielkopolsce. Po Armii Krajowej była to druga co do wielkości formacja konspiracyjna w Polsce. Posiadała 70 oddziałów partyzanckich i około 400 oddziałów specjalnych prowadzących akcje sabotażowe i bojowe. Głównym celem działania żołnierzy batalionów chłopskich była obrona ludności polskiej wsi przed terrorem okupacyjnym oraz eksploatacją gospodarczą. Przeciwdziałając rabunkowej gospodarce wroga, organizowano akcje dywersyjne polegające na paleniu tartaków, składów drewna, unieruchamianiu gorzelni i mleczarń, niszczeniu magazynów, niszczeniu akt kontyngentowych, kartotek, rozpraszaniu spędów bydła, odbijaniu więźniów politycznych i chłopów wziętych do roboty do Niemiec, dokonywaniu wypadów na majątki pod zarządem niemieckim, karaniu urzędników zbyt gorliwie wypełniających obowiązki, likwidowaniu rabunkowych i konfidentów. W czasie II wojny światowej żołnierze batalionów chłopskich dokonali ponad 3000 różnego rodzaju akcji bojowych, w tym stoczyli około 900 bitew i potyczek. Przeprowadzili ponad 200 akcji atakując transport wroga oraz około 800 akcji przeciw aparatowi administracyjno-politycznemu. Chwała bohaterom! Drodzy nauczyciele i droga młodzieży, panie wójcie, gospodarzu gminy. Święto niepodległości i wiele krzyży, wiele mogił, wiele pomników, prawie każdy pomnik, to cząstka tej niepodległości. Bo w 1919 roku Polska odzyskała niepodległość, ale Polacy jeszcze wiele razy musieli sięgać do broni i w różny sposób o tą niepodległość walczyć. Dzisiaj cieszymy się. Pan poseł bardzo pięknie powiedział, że Drelów to ziemia przyjazna i chcielibyśmy, by taka była, by była przyjazna społeczność, by nie było żadnych podziałów, bo ziemia drelowska to mała ojczyzna, ale z takich małych ojczyzn składa się wielka ojczyzna, która nazywa się Polska. Z tych małych ojczyzn, jeśli one będą przyjazne, jeśli my wzajemnie będziemy przyjaźni sobie,
to i Polska będzie, nie będzie podzielona. Thank you.